Prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski nagrodził 9-letniego Tymona, mieszkańca Rokitek, który uratował na basenie swoją koleżankę. Do zdarzenia doszło 25 kwietnia. Jedno z dzieci zasłabło i zaczęło się topić. Niebezpieczne zdarzenie zauważył Tymek, który wyłowił dziewczynkę i zaalarmował ratowników. Jestem w klasie pływackiej, chodzę do szkoły sportowej. Uratowałem koleżankę przed śmiercią, bo widziałem, że się topiła. Spojrzałem pod wodę, bąbelki jej coraz mniej wylatywały, coraz słabiej oddychała. Spojrzałem pod nią, głowa opadnięta, wyłowiłem ją, ratownicy nie patrzyli, ale nie reagowali, wołałem. Wyłowiłem ją jakby na brzeg, wyszłem kawałek i przybiegł jeden ratownik. Wtedy mama się zerwała i nauczyciele. Z zachowania chłopca dumni są rodzice. Tymek zadzwonił po zajęciach na basenie i zapytał, czy może czymś się pochwalić, więc no oczywiście, że tak. I właśnie tutaj przekazał informację, że uratował dziewczynkę, koleżankę przed utonięciem, więc totalny szok, z jednej strony duma, a z drugiej strony człowiek cały roztrzęsiony. Nie wiedzieliśmy, dopiero po godzinie 14 przyszła informacja w skrócie ze szkoły, że taka sytuacja miała miejsce. Dwa dni chodziliśmy, żeśmy się trzęśli, można powiedzieć, gdzieś tam wspomnienia, myśli, dopowiedzenia jakieś z Tymka strony, jak to wszystko przebiegło, jak to wyglądało. Emocje bardzo, bardzo grały i jeszcze gdzieś tam to wszystko w środku dalej gra. Jesteśmy też w kontakcie z mamą i z Marcelinką. Tymek się też widział z koleżanką, więc powoli, no tak, wracamy do jakiegoś codziennego życia. Miejmy nadzieję, że tutaj też wrócimy na basen, bo Tymek miał w piątek taką sytuację na basenie, że no nie mógł płynąć. Zatkało go i nie mógł płynąć i stwierdził, że chyba zrobi krótką przerwę po prostu po tej sytuacji, ale wdrożyliśmy tutaj konsultacje, więc zalecenie było spotkać się z dziewczynką, że może uda się to jakoś załagodzić i mamy nadzieję, że Tymek w miarę szybko wróci na basen. W czwartek, jak odebraliśmy syna, obydwoje z angielskiego, był bardzo wyczerpany emocjonalnie. W życiu żeśmy go takiego emocjonalnie zmęczonego nie widzieli. Byliśmy też po konsultacji z trenerem, bo akurat Tymek w czwartki po południu ma treningi piłki nożnej właśnie w Unii Tczew. No i trener tutaj nam też doradził, żebyśmy się z mężem zaopiekowali synem w taki domowy gdzieś tam sposób, wyjście na spacer czy na jakieś lody, żeby po prostu ochłonąć z tej całej sytuacji, nie? Cóż mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o słowa Tymka, to tak, jest oczywiście naszym bohaterem, uratował dziewczynkę, nie do końca, bo opowiadał o tym bardzo emocjonalnie, to nie było podtopienie, po prostu dziewczynka zasłabła w wodzie. Dzięki jego przytomności umysłu i takiemu instynktowi i dzięki temu, że no, chodzi do klasy pływackiej i mógł to zrobić, przetransportował dziewczynkę, uratował, wyłowił i przetransportował na brzeg. Później do akcji wkroczyli moi ratownicy. No, najważniejsze jest to, że dziewczynka jest zdrowa. Prezes TCSiR-u podjął też kroki związane z ukaraniem ratowników, którzy tego dnia byli na zmianie. No cóż, no ratownicy dostali karę nagane, zarówno dwóch ratowników, którzy byli wtedy na zmianie, jak i nadzór czy brygadzista ratowników. Od władz Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji chłopiec otrzymał złoty czepek. Zdarzenie z 25 kwietnia wyjaśniają również tczewscy policjanci.